kolejne dni duszpasterskie dobiegły już końca. Czas naszej modlitwy, refleksji. Wszystkim katechetom, którzy uczestniczyli w dniach duszpasterskich, także tym, którzy z różnych powodów uczestniczyć nie mogli, chcę więc przekazać bardzo, bardzo serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Bo przecież dzień 1 września oznacza nie tylko początek szkoły, ale także początek nowego etapu ewangelizacji, nowego etapu świadectwa. To wszystko, co łączymy z głębokim, pięknym słowem katecheza. Niech na katechetyczny trud, ale także katechetyczną radość i satysfakcję błogosławi Pan na cały nowy rok szkolny.